No i proszę. Tylko jak przejść na iglicę? Chyba mogę użyć przyciągacza. Gotowe. Teraz powinnam dać radę. Myślałam, że Silence mi pomaga, kiedy dał mi te włócznie. Ale wygląda na to, że mnie oszukał. Przesłał coś przez iglicę. On ocalił Hadesa? Ale dlaczego? Jeśli dowiem się, gdzie wysłał dane, znajdę go. Oby węzeł transmisyjny na górze dał odpowiedź. No, chyba dalej nie zdołam się tędy wspinać. Płyta jest uchylona. Może uda mi się wejść tędy. Winda? Zobaczmy. Winda uruchomiona. Co na szczęście. Włączam ustawienia serwisowe. To się otwiera. Ciekawe, co pomyślą sobie Karcze. Wreszcie to rozgryzłaś. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, ile czasu ci to zajęło. Użyłeś włóczni, by ukraść Hadesa? Jak mogłeś być tak bezmyślny? Bezmyślny? To ty chciałaś zniszczyć Hadesa, zanim jego wiedzę dało się wydobyć. Tajemniczy sygnał, co go obudził chociażby. Albo gdzie zdobyć kopię Gai, której z takim trudem szukałaś. Skoro wiedziałeś, dlaczego niczego nie wiem? Przez ostatnie pół roku miałem dość problemów, Aloy. Tyle tylko, że poczyniłem postępy. Więc kiedy już przejdzie ci twój zupełnie nieuzasadniony gniew, może przyszłabyś do mnie na zakazany zachód, żeby dowiedzieć się, co odkryłem. Z pewnością cię znajdę. Tak. Cóż, nie powinno być to zbyt trudne. Nawet dla ciebie. Nie mam wyjścia. Dam znać Warlowi i Maradowi, co znalazłam. Dla Aloy. Weszłaś do środka i się zmieniła. Prawie jak w dniu bitwy. Mogę się tylko cieszyć, że dziś burza. Niewiele osób w południku zauważy. Co odkryłaś? Hades. To nie koniec zagrożenia. Przeniósł się na zakazany zachód. To tam muszę iść. Aha! To może być trudne.
Zachód jest zakazany nie bez powodu. Plemię straszliwych wojowników kontroluje te tereny. Tenaktowie. Oni nie wpuszczają nikogo ze wschodu. Aczkolwiek za króla słońca Awada udało się jednak zawrzeć kruchy rozejm. Poza tym następna ambasada odbędzie się niedługo na naszej granicy. Gdybyś wzięła w niej udział pod auspicjami króla, tenaktowie może dadzą ci przejść. Zamiast urządzić krwawe polowanie. Tylko tego mi brakowało. Kolejni. Król Słońce. Aloy, dobrze cię widzieć. Tak szybko zniknęłaś, że nawet ci nie podziękowałem. Damy teraz czempiące włócznie? Proszę! Damenie, cicho. To prawda. Mamy dary. Dekorum zwykle wymaga, by ceremonia odbywała się w pałacu, ale uznałem, że będziesz wolała mniejszą pompę. Chodźcie, proszę. Awad, to bardzo miło z twojej... Utit. Nasza. Szybko. Dajmy jej to, zanim znowu ucieknie. Serio? Musisz? Przymierz. Ale piękne. W imieniu mieszkańców królestwa niech te dary przypominają ci o naszej wdzięczności. Pewnie chcielibyście zamienić parę słów. Przyjdź do mnie jeszcze przed wyruszeniem. Muszę zamontować główne obejście na nowej włóczni. Powinien tu być jakiś warsztat. Itamen. Królowa Matka Nasadi. Błogosławiona czempionko. Itamenie, co się mówi? Serdecznie dziękuję ci, o czempionko, za uratowanie mej matki i mnie oraz za ocalenie świętego miasta przed siłami cienia. Dobrze było? Bardzo dobrze, Itamenie. I proszę bardzo. Czempionko, nauczysz mnie strzelać jak łowca maszyn? Itamenie. Więc... ruszam na bardzo ważną misję, książę. Ratujesz świat? Tak, jakby. Ale kiedy wrócę, udzielę ci kilku wskazówek. Z radością. Uratowałaś nam życie, czempionko. Nie zapomnimy tego. Niechaj słońce ci świeci. Uważaj na gromoszczęki! Jest. Warsztat. Dobrze. Główne obejście zainstalowane. Jest też coś nowego. Coś do gromadzenia i uwalniania energii. Rezonator. Powinien pomóc w walce.
działo, kiedy... A to co, Vanasho? Znów ciche dni? Uważaj, bo ci powiem. Gotowa do drogi? Czy potrzebujesz więcej czasu? Pora już na mnie. Kieruję się na zachód, więc będę potrzebowała prawa przejścia Tenaktów, prawda? Gdzie dokładnie odbędzie się ta cała ambasada? Za beznadzieją. Ten kanion wyznacza zachodnią granicę królestwa. Na samym skraju znajdziesz fortecę Samotne Światło. Ambasada odbędzie się tuż za wrotami tej twierdzy. To dość daleko. 2 tygodnie piechotą. Najwyżej kilka dni szybkiej jazdy. W zasadzie to najlepiej będzie odpocząć tutaj. I wyruszyć rano. Oczywiście. Zajmę się tym. Has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter, no matter what I try.
iskry do stali. Ha! Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na nich jeździł. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś, jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, beznadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwiżdżą, że wszystko gra. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przycholuje? Dobra, dobra. Ale jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś. Widzę dym, ale niewiele ruchu. Dym idzie pewnie z czego?